jesteśmy już właściwie w połowie drugiej edycji trzyletniego programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Jest to program ogromnie ważny, który z jednej strony pozwala na nawiązanie współpracy między środowiskami edukacji a kultury, a z drugiej strony pozwala się przede wszystkim poznać nawzajem między tymi osobami uczestniczącymi w tym projekcie. Fajne jest to, że jakby tutaj możemy też spotkać się zarówno jako reprezentacji jakby instytucji kultury, ale też nauczyciele, tak, których tutaj mamy. Wczoraj akurat pisaliśmy fantastyczne projekty, takie propozycje sobie stworzyliśmy, więc coś nowego się narodziło między nami jako różne zespoły, więc uważam, że to jest coś fajnego, co może jakby powstać w przyszłości. Myślę, że ta wymiana doświadczeń i to wszystko, co się dzieje pomiędzy uczestnikami, to jest taka wartość dodana. To jest oczywiście jeden z celów programu, ale jakby jego trudno zapisać w projekcie i trudno przewidzieć, jak faktycznie będzie przebiegała realizacja tego celu. Tutaj naprawdę można było poczuć taki twórczy ferment. Rzeczywiście tutaj to drugie życie grupy naprawdę toczyło się bardzo intensywnie. Ja się uwielbiam inspirować innymi ludźmi, innymi projektami. Uwielbiam pytać o drogę, jak do tego doszliście, jakie mieliście problemy. No, te nasze spotkania dają nam taką możliwość i to ja nie wiem, czy wy macie świadomość, jak to jest cenne. To jest bardzo cenne, zwłaszcza jeżeli pracuje się w tak małych miejscowościach, w jakich ja mam ogromną przyjemność oczywiście pracować. Ja pracuję w Kamiennej Górze, w Centrum Kultury w Kamiennej Górze, natomiast wcześniej pracowałam w jeszcze mniejszych ośrodkach. Pracowałam w Lubawce, pracowałam w małych miejscowościach, gdzie było, nie wiem, po 200 mieszkańców. I tam jakby wszystko fajnie, tak? Tylko że nie ma punktów odniesienia. Ciężko jest znaleźć inspirację, jakby kiedy już się przyjmuje rolę lidera, to trzeba jednak wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Niejednokrotnie brakuje tego. Brakuje tego, że ktoś powie, my też przez to przyszliśmy, tak? Nam się udało, a i wam się też uda. I bardzo młoda kultura to umożliwia. Czy to, co robimy i ten program szkoleniowy, który tu realizujemy, on jest bardzo komplementarny i poszczególne jego elementy w dużym stopniu się ze sobą wiążą czy zazębiają. To wszystko ma wyposażyć tych ludzi w pewne kompetencje czy podstawy, przynajmniej wiedzy na temat tego, jak skutecznie funkcjonować w środowisku lokalnym, począwszy od diagnozy tego środowiska, poprzez zdobywanie jakiejś pozycji wpływu, umiejętność skutecznego realizowania projektów, aż po ewaluację tego, co robią. To jest w pewnym sensie taki niezbędnik lokalnego lidera działającego na niwie społecznej i kulturalnej. Projekt Bardzo Młoda Kultura dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest bardzo ważny, ponieważ dzięki temu programowi potrafiliśmy dotrzeć do ponad 50 lokalnych liderów, z których staramy się stworzyć takich liderów kultury i animatorów jednocześnie kultury w mniejszych miejscowościach. Większość z tych osób biorących udział w naszym projekcie pochodzi właśnie z takich małych miejscowości, gdzie na co dzień dostęp do podnoszenia kwalifikacji jest bardzo ograniczony. Dzięki bardzo młodej kulturze te osoby mogą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, otrzymują odpowiednie środki na realizację swoich zadań lokalnych i my staramy się w trakcie realizacji ich zadań podpowiadać im gotowe rozwiązania, ale przede wszystkim staramy się wydobyć podczas naszych warsztatów, podczas naszych spotkań ten potencjał, który tak naprawdę w nich istnieje. Myślę, że tego typu działania, one są ogromnie ważne, zwłaszcza na peryferiach kultury, w tych miejscach, gdzie ta kultura wyższa staje się mało dostępna i wciąganie takich liderów, czy wyławianie w tych środowiskach takich liderów, którzy mogą później jak gdyby przejąć ciężar odpowiedzialności za kulturę w tych środowiskach, jest niesamowicie ważny i potrzebny.